tak sobie pomyślałem, że druga część na kanale, która będzie opowiadała o religioznawstwie i kulturoznawstwie, stanie nazwana Rozmowy na krańcu świata. To będą przeprowadzane rozmowy z osobami, które mieszkają w Polsce, mówią po polsku, a pochodzą całkowicie z innych krajów czy kontynentów i potrafią w jakiś sposób wziąć, pokazać inne kultury albo ten. I w tym pierwszym odcinku chciałem porozmawiać z Linką na temat RPA, południowej Afryki, z której pochodzi. Jest to dosyć oryginalny kraj, ponieważ jest to pierwszy kraj w Afryce, który przestał być kolonią, bo był on w 1921 roku, o ile pamiętam dobrze, przestał być dominium, czyli kolonią. No nie wliczając oczywiście Liberii, która jako jedyne państwo afrykańskie nigdy nie była kolonią, tylko była państwem stworzonym dla uciekających ze Stanów Zjednoczonych niewolników, prawda? I chciałem, żebyśmy właśnie porozmawiali na temat czegoś takiego jak RPA, które jest państwa, które jest wielojęzyczne, wielokulturowe, jest takim tyglem, mieszanką kultur różnych zjawisk, rzekłbym, nie? Pierwsza taka rzecz. Ile załóżmy na terenie RPA jest języków urzędowych? Teraz 11 języków. Czyli rozumiem, że ten hymn narodowy byłby śpiewany tak samo w 11 językach, tak? Nie, tam jest chyba 4 czy 5, bo 11 język to nie pasuje, wiesz. Mhm. Ale to jest wierszyk, ale to na przykład to jest inny język, każdego jest inny język, mhm. Ale to na przykład no, nie całe 11, to jest może 4 i 5. Mhm. No między innymi to jest też takie ciekawe, że w Szwajcarii, której są 4 języki urzędowe, jest to stworzone w ten sposób, że jest to jedna melodia, natomiast każdy Szwajcar, czyli ten z niemieckiego kantonu, francuskiego, retoromańskiego czy włoskiego, śpiewa pod tą melodię w swoim języku. Tutaj natomiast w RPA jest to tak zamienione, że po prostu każda zwrotka jest w innym języku. To jest prawda? Tak, to representation, tak. No. To jest Xhosa, Zulu, chyba Tswana, angielski i Afrikaans, uh-huh. Tak? To jest w starym języku, to jest bardzo popularne. Uh-huh. To może i po prostu to jest ewidentne tam. Uh-huh. I wszyscy ludzie tam zna ten hymn, tak? Dokładnie, to nie dokładnie wszystkie języki, to jest uh-huh. po prostu niemożliwe, uh-huh. Ale to po prostu. Mhm. Okej. Okay. RPA jako państwo, które najczęściej słynęło z tego, że jest to drugie co do najbogatsze państwo Afryki, bo pierwszym na przykład jest Nigeria, z uwagi, że Nigeria posiada ropę naftową, natomiast w RPA zawsze były diamenty, złoto. Tam również była taka swoista, może nie gorączka złota, ale gorączka tych diamentów, gdzie ci poszukiwacze jeździli, wydobywali i się tak wzbogacali. A jak to jest w tej chwili? Czy w tej chwili załóżmy też jest w ten sposób, że tak duży nakład jest w kierunku załóżmy wydobycia złota, czy wydobycia tych diamentów, czy to jakoś ustało? Diamenty to było, tak? Uh-huh. Kimberley to jest bardzo znany ten uh-huh. Miejsce. Tak, miasto. A na razie to nie ma, uh-huh. zniknęła. Złoto tam jest, tylko że nie mamy resources, uh-huh, na przykład, no. Że techniki, żeby wydobywać, tak? Dokładnie. Techniki, żeby wydobywać. Uh-huh. No, to jest dosyć oryginalne. Powiedz mi taką rzecz odnośnie religioznawstwa i kulturoznawstwa, religia. Religią dominującą podejrzewam, że jest tam protestantyzm, prawda? Czy jakieś to inne? To jest trudno mówić, wiesz, bo to jest po prostu tyle cultures, tyle języków, to jest bardzo trudno mówić, to jest jeden uh-huh. kościół jest dominujący. No, dokładnie, to dominujący. Jest różne. Znaczy oczywiście na przykład wschodnia, załóżmy ta część, gdzie jest Durban, ona jest bardziej hinduistyczna, mhm. prawda, bo tam tak. jest masa Hindusów. Tak. Natomiast jeśli chodzi o tą zachodnią część, to jest to część bardziej, gdzie załóżmy, nie wiem, są kościoły protestanckie, katolicy. Tak. Też ciekawe jest to, że po raz 60 tysięcy tam jest mormonów, prawda? I no, ciekawe jest. Czym to jest spowodowane, to sam do tej pory szukam jakiejś odpowiedzi. Dlaczego akurat tam i dlaczego tam mormoni zdecydowali się wybudować dwie świątynie, prawda? To jest też na swój sposób oryginalne.
Na przykład Cape Town to jest bardzo dużo muzułmanów. Muzułmanów, tak? Tak, oni tam raczej tam jest i do Port Elizabeth, ale to raczej tam jest. A Port Elizabeth wlicza się do tej wschodniej czy zachodniej części bardziej? To jest Eastern Cape, to nie wiem. No, także okej, okay. Ale załóżmy teraz kwestie na przykład takich jakichś swoistego rodzaju zwyczajów, prawda? Kwestie swoistego rodzaju zwyczajów. Czy są jakieś tradycje typowe na przykład dla RPA, które są, nie wiem, związane ze ślubem, z urodzinami dziecka, czy załóżmy, nie wiem, z pogrzebem w jakimś tam stopniu? Należy który culture youth. Tak, na przykład kosa to jest na przykład nasz ślub. Mężczyzny raczej pytać rodziny całe, że możesz wziąć ślub z tą kobietą. Dokładnie, tak. Tylko że oni muszą płacić lebola. I to jest negotiations, może być 2-3 tygodnie. I teraz to jest, wiesz, taki wieku, że nie płacisz z krowiem. No. Tak? I płacimy pieniądze, ale to na przykład też jest tak, że tam kobieta może urodzić dziecko przed ślub, że korzysta, że pokaże, że ona jest fertile, nie? Po prostu ona możesz. Że ona jest płodna i po prostu nawet dokładnie. Nie jest to jakimś złym zwyczajem, że ktoś przed ślubem, załóżmy, ma dziecko, prawda? Nie. A tam jest dwie też ślub, cultural i kościoły, nie? Białe. Mówimy biały wedding, nie? Biały ślub. I też jest różne, different times, nie? To na przykład cultural ślub to jest tydzień, może z TV tydzień, nie? Kulturowy ślub tak, taki, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. I to jest inne ubranie, inne, totalnie inne ubranie, totalnie inne. I cały community, nie? To chodzi tam, to jest po prostu dużo ślub. I, i tam możesz, nie wiem, to jest slotę cow i slotę, nie cow, sheep i tak dalej, nie? Baran i zrobić i wszyscy, cały... Jest bardziej taki wystawny, nie? Dokładnie, taki świętowy, że po prostu oni będzie miał ślub, nie? No jest, to jest właśnie też ciekawe, ponieważ jak powiedziałem na początku, jest to taki tygiel, mieszanka, załóżmy. Mieszanka, no to jest taki hipek. To jest taki hipek, nóż z hebanu, z hipkiem. Ale jaki... Prosto też z RPA. A właśnie jeszcze taka rzecz, bo jeden taką część ja poświęcę alkoholowi, który właśnie dostałem też z RPA i który jest amarula. No to jest to z tego drzewa marula, prawda? To jest owoc, nie? Owoc. Tylko najśmieszniejsze jest to, że te owoce nigdy nie są zrywane, prawda? Te owoce są zbierane z ziemi, no nie? Mają dużo witaminy C, mają swoisty zapach, także po prostu słonie bardzo chętnie przychodzą i tą marulę jedzą. One są typowo dla ten, ale czy ten alkohol jest po prostu dostępny tak, że sobie ludzie piją, bo sobie go lubią, czy też on jest, załóżmy, nie wiem, na jakieś okazje? Na jakieś to nie jest na okazję, po prostu to pijemy, ale to nie jest tak, że jest mieszane, to po prostu ja po prostu mam dużo kontrol, to po prostu nie pijemy. Dla mojej rodziny to pijemy tylko na święta na przykład, albo na Nowy Rok, albo coś takiego, ale to jest ladies drink, to jest kobieta, bo alkohol jest bardzo mało i po prostu lubimy, to jest bardzo smaczne. Dobrze. I na zakończenie tak tylko bardzo proste pytanie, jak się dostać do RPA, w jaki sposób najtaniej, ponieważ jak ktoś chciałby, załóżmy, tam zwiedzić, na pewno jest masa ciekawostek przyrodniczych, na pewno jest masa ciekawostek kulturowych, ale załóżmy, w jaki sposób się najlepiej dostać do RPA? To należy, masz dzieci czy nie masz dzieci. To dla mnie to jest najprostsze, albo to jest przed Niemiec. Przez Niemcy? Niemcy tak, albo Frankfurt, albo München. Tak, Monachium, Frankfurt. To Johannesburg albo Cape Town, to Cape Town będzie drożej trochę. I potem
albo do przed Dubaj. Albo przez Dubaj, tak, no. I masz taki przerwę 6 godzin albo coś takiego możesz, a potem prosto albo jeszcze raz do Cape Town, albo do Johannesburga. Tak, i też jest różnica. Ile kosztuje mniej więcej taki przelot w to i z powrotem? Może najwięcej 2,5 tysiące. W tych granicach, tak? Mm-hmm, to jest tego. No, no więc to jeżeli ktoś, załóżmy, chciałby w tamte tereny polecieć, na pewno jest to oryginalne miejsce i miejsce przepełnione historią, dlatego że tam była ta cała historia z apartheidem, tam od tego się wzięła kwestia Nelsona Mandeli, czy wcześniej tam Klerka. Ale na pewno jest to miejsce, które warto zjeść. Na pewno będziemy wracać jeszcze do tematów tych kulturowych ewentualnie, żeby je omówić, żeby sobie bliżej poznać właśnie między innymi tak piękny kraj, jakim jest Republika Południowej Afryki. Dziękujemy, jeżeli komuś się podobało, może zalajkować, jeżeli będzie chciał więcej tego typu filmików, może napisać w komentarzach, albo może na dobrą sprawę również subskrybować kanał, na pewno będą pojawiały się jakieś inne ciekawsze filmiki.